Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Rożkowski. Już po raz 37 w eterze Pogoń FM w drodze do Europy. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet.pl. Dzień dobry, dobry wieczór. I Sebastian Rożkowski, Radio Super FM. Kłaniamy się nisko i w dobrych nastrojach zapraszamy na kolejne wydanie naszej audycji. Pogoń 2, Śląsk 1. Pogoń Śląsk 2-1. Trzeba zadać sobie na dobry początek pytanie, dlaczego tak niskie zwycięstwo Portowców? Faktycznie, bo to było jedno z najlepszych spotkań piłkarzy Kosty Runiejcza w tym sezonie. Dominacja absolutna. Śląsk nie istniał. Nie istniał. Chociaż zwłaszcza w pierwszej połowie mieli aluminium. Ale to był naprawdę taki dość szczęśliwy... Na tym polega piłka nożna. Na tym polega piłka nożna, tak. Ja dosłownie minutę przed tym strzałem w poprzeczkę wrzuciłem takiego tweeta na Twittera. Czy Śląsk chociaż raz wyszedł z naszej połowy i minutę później trafił Szwarc w poprzeczkę. To podczas meczu z Lechem nie tweetuj. Nie będę, obiecuję, że nie będę. Ale wracając już do meczu ze Śląskiem, no faktycznie, świetny mecz, fantastyczna postawa Portowców, niesamowity pressing od pierwszej minuty w zasadzie do samego końca. Wiadomo, były momenty, gdzie piłkarze musieli złapać oddech i odpocząć chwileczkę. Jednak no tutaj ciężko szukać negatywów. No jedynym negatywem może być ten brak koncentracji zaraz po strzelonym golu w drugiej części meczu na 1-0, gdzie Śląsk w zasadzie po 60 sekundach wyrównał stan spotkania. I ten jeden, jedyny moment zawahania, błąd, brak koncentracji, rozkojarzenie spowodowało to, że straciliśmy bramkę w meczu, gdzie Śląsk tak naprawdę na żadnego gola nie zasłużył. Tak trzeba sobie to szczerze powiedzieć, bo tak naprawdę to była jedyna składna akcja drużyny gości, która przyjechała tutaj nastawiona na defensywę, bronienie i szukanie szansy na kontry, ale my tych kontr im nie dawaliśmy. To było fantastyczne. To, co zrobił Damian Dąbrowski w środku boiska, myślę, że to trzeba podkreślić, bo mało się o tym mówi. On zaliczył 97 dokładnych podań na 103 próby. To jest wynik czołówki europejskiej, tak trzeba sobie to powiedzieć, czyli takich zespołów, które grają piłką po ziemi w najlepszych ligach świata, w ligach top 5 Europy. I przerywał akcję, zaliczył kilka doskonałych odbiorów, zebrał bardzo dużo drugich piłek, czyli po tych tak zwanych przebitkach. I on jest dla mnie takim cichym bohaterem tego spotkania, bo niewielu mówi o tych pozytywach, które wydarzyły się w jego grze. No ale wiadomo, solą piłki są gole, Luka Zachowicz wrócił w wielkim stylu, Kuchy wszedł na boisko w wielkim stylu. I bramkę Zachowicz strzelił z tej trudniejszej akcji, bo moim zdaniem ta chwilkę wcześniej, kiedy piłka przyleciała pół metra od słupka, była łatwiejsza do zdobycia. Tak, zdecydowanie miał tam większy kąt do strzelenia bramki. Nie udało się. Dobrze, że Luka zachował tą ciągłość, bo to trzeci jego mecz, w którym wychodzi na boisko, bo nie zagrał z Rakowem z wiadomych względów covidowych, ale trzeci mecz z rzędu, w którym trafia do siatki, ma już 4 gole. No i kto wie, może jeszcze przed zimą gdzieś tam do bije do czołówki liderów strzelców. Jednym słowem, warto było na niego poczekać. Wiele osób się denerwowało, my także, gdzie jest skuteczność Luki Zachowicza, no ale teraz spłaca ten kredyt zaufania. Trener Runiejcz, było to pytane na pomarańczowej konferencji, co stało się z Luką, że on zaczął w końcu trafiać, bo faktycznie tej cierpliwości, myślę, że nam też już powoli zaczynało brakować i trzeba mówić to szczerze. Trener Runiejcz zwrócił uwagę na coś takiego, że narodziło mu się drugie dziecko i to zmieniło jego mentalność, jego podejście, że złapał oddech, może zyskał trochę spokoju, takiej stabilizacji życiowej po narodzinach drugiego dziecka, czego oczywiście gratulujemy. No ale jeżeli ma to przynosić nam jeszcze więcej pożytku, jeszcze więcej goli, to nie mam nic przeciwko, żeby za rok urodziło mu się trzecie dziecko. W telewizyjnym przekazie widać było, jak trener Kosta Runiejcz denerwuje się po zejściu z boiska na Carlosa Silvę. Coś więcej na ten temat? Trener Runiejcz także odnosił się do tego na konferencji prasowej z uśmiechem na twarzy. Mówił, że najpierw chwalił Carlosa jako piłkarza, który ma duże pole do rozwoju i że już zrobił progres, ale że zbyt mało wykorzystuje swoją szybkość i umiejętność gry jeden na jeden, że gra troszeczkę zachowawczo, że mógłby być trochę bardziej samolubny na boisku i zrobić trochę więcej, że były dwie takie sytuacje w tym meczu, gdzie mógł podejść bliżej bramki z piłką i szukać czegoś, co dałoby jemu szczęście, jak to nazwał trener, czyli strzelić gola, a szukał dośrodkowania zdecydowanie za szybko w tych akcjach, w których wychodził z futbolówką i na to no niezadowolony był z tego faktu trener Runiejcz. Widać, że
trener też zyskuje taką pewność, że widzi swoich piłkarzy w dobrej formie i chciałby, żeby oni mieli trochę więcej zuchwałości. Może takiej zuchwałości jak Kacper Kozłowski, którego akcja myślę, że będzie wiralem takim w internecie. To jak wpadł w pole karne z tak zwaną ruletą. Tak, wjechał sobie z ruletką. Szkoda, że tam sędzia popełnił błąd, bo tak naprawdę dwóch piłkarzy Śląska się zderzyło, on odgwizdał faul, bo mogło tam się wydarzyć coś jeszcze lepszego, ale akcja bardzo widowiskowa. No ta boiskowa bezczelność tego chłopaka też robi na nas ogromne wrażenie. To jeszcze na koniec dwa słowa na temat zmian, no bo mając taką ławkę rezerwowych, to nie trudno ze zmianami trafić. Trener trafił, mam tu na myśli Grosickiego i Kucharczyka. Dokładnie, tak jak mówisz, że zresztą za chwilę usłyszymy głos Michała Kucharczyka, który mówi wprost, że Kamil Grosicki trafił go piłką w głowę, bo no może nie była to prosta sytuacja, ale nie wiem, czy Michał Kucharczyk kiedyś zdobył go na bliższej odległości, jak miało to miejsce w niedzielę w meczu ze Śląskiem Wrocław. Bardzo dobre zmiany, ale to były zmiany jakościowe. Należało oczekiwać, że ci piłkarze wchodzący na boisko oddadzą coś od siebie, no bo mówimy tu o nazwiskach takich jak Kamil Grosicki, Michał Kucharczyk, Kamil Drygas. No nie ma możliwości, żeby od takich piłkarzy nie oczekiwać tego, że nie obniżą poziomu, a go podniosą, bo no trzeba od takich nazwisk, od tak uznanych zawodników tego właśnie wymagać częściej, jeżeli pełnią rolę wchodzących na boisko jako jokerzy. W audycji Pogoń FM w drodze do Europy czas na przerwę muzyczną. Zostańcie z nami, bo już za chwilę pomeczowe wywiady z piłkarzami. Pogoń FM w drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Wracamy do Was w audycji Pogoń FM w Radiu Super FM. Czas na pomeczowe wywiady z piłkarzami. Na dobry początek przedstawiciel gości. Tak, oddamy głos Rafałowi Makowskiemu, piłkarzowi, który strzelił gola dla Śląska Wrocław. No nie tak to miało wyglądać, nie tak sobie zakładaliśmy na pewno to spotkanie w naszym wykonaniu. Chcieliśmy tutaj przyjechać, zdominować rywala, grać swoją piłkę, wywieźć 3 punkty. Jak to wyglądało, to wszyscy widzieliśmy, no Pogoń nas zdominowała, szczególnie w tej pierwszej połowie. Gdzieś ta gra nam się nie układała. Byliśmy nisko w obronie. Pogoń napędzała się z każdym kolejnym atakiem. Po przerwie wszliśmy na to spotkanie, dostaliśmy pierwszą bramkę. Szybko odpowiedzieliśmy i gdzieś to spotkanie inaczej wyglądało. No, a mimo wszystko ten wynik nie jest na pewno dla nas szczęśliwy i wyjeżdżamy stąd bez punktów. No, jeżeli tak ten mecz wyglądał i Pogoń dominowała w tym spotkaniu, to chcieliśmy już jakby czekać na ten kontratak swój, gdzieś po przejęciu piłki, po odzyskaniu jej utrzymać, bądź też szybko skontratakować i gdzieś z tej strony spróbować strzelić bramkę. Udało się, szkoda, że po stracie udało się strzelić tą bramkę nie przed tą stratą i jakby gdzieś kontrolować dalej to spotkanie, czy też bądź czekać i dalej realizować sobie to założenie, które gdzieś pojawiły się w przerwie tego spotkania, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie udało się, dostaliśmy bramkę na 2-1 i niestety przegraliśmy to spotkanie. No, moją grę nie mi na pewno oceniać, to trzeba pytać już cały sztab szkoleniowy trenera, ode mnie się tego nie dowiecie. Ja mogę sobie sam tylko to przeanalizować gdzieś na chłodno już w domu i wyciągnąć wnioski, ale teraz na pewno nie będę odpowiadał na takie pytania, musisz wiedzieć o tym. Co do zmian w składzie, no to też trenera trzeba pytać. Ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że to jest normalne w piłce i gdzieś te zmiany na pewno będą się pojawiały. Jest duża rywalizacja u nas w zespole i myślę, że to normalne. No gdzieś ta akcja od początku, bodajże jeśli dobrze pamiętam, to od Patryka Janasika ta piłka do środka, to jest taki schemat, który mamy też wyćwiczony. Fajnie, że się udało strzelić, ale tak jak już mówiłem w innym wywiadzie, no ta bramka smakowałaby na pewno dużo lepiej, gdybyśmy wywieźli stąd 3 punkty, a nie przegrywamy mecz. No, to nie jest jakby najważniejsze. Najważniejsze, że ja strzelam bramkę. Najważniejsze by było to, jakbyśmy wygrali, najfajniejsze. Nie? Tyle Rafał Makowski ze Śląska Wrocław. To teraz będziemy mieli 3 panów K z Pogoni. Który na początek? Może Sebastian Kowalczyk, który także mocno napracował się w tym meczu. Proszę bardzo. Taki był plan od początku tygodnia. Plan był taki na ten mecz, aby go zdominować i myślę, że pierwsza połowa to była totalna nasza dominacja i mecz pod naszą kontrolą. Natomiast brakowało tej kropki na D jeszcze w pierwszej połowie, nie strzeliliśmy gola. No ale gdzieś te nasze głowy były myślę spokojne i gdzieś każdy z nas wiedział, że jak będziemy kontynuować naszą grę w taki sposób, to na pewno znajdziemy tą drogę do siatki. Wiadomo, że piłka jest nieprzewidywalna i nigdy nie można być pewnym niczego, natomiast
czuć było na boisku, tą taką pewność siebie, nie arogancję oczywiście, tylko taką pewność zespołu, że jesteśmy mocni, że dobrze się czujemy, że jest to nasz dzień. Nawet po tym szybko straconym golu na 1-1 potrafiliśmy gdzieś z tego wyjść i no myślę, że tak jak pan powiedział, w pełni zasłużone zwycięstwo. Oczywiście mogliśmy wygrać innym stosunkiem bramek, natomiast trzeba też być pokornym i patrzeć pozytywnie na wszystko, więc najważniejsze jest to, że zdobyliśmy 3 punkty dzisiaj, że one zostały w Szczecinie i że cały czas gdzieś się pniemy do góry w tabeli. Tak, Śląsk jest bardzo dobrym zespołem, to widać też po ich wynikach. Zaczęli bardzo dobrze ten sezon, gdzieś się cały czas biją o ten czub tabeli. Niewiele tam im punktów brakuje do podium. Myślę, że nasza liga naprawdę jest coraz bardziej wyrównana, już nie ma tak jak to było parę lat temu, że był duży podział między tymi dobrymi zespołami a resztą. Gdzieś ta liga się teraz wyrównuje, te zespoły naprawdę są dobre i każdy mecz trzeba gdzieś z chłodną głową do wszystkiego podchodzić i starać się swój styl narzucić i wygrywać mecze. No wiadomo, nasi kibice też dużo nam pomagają, dodatkowo też lubimy grać na naszej murawie, bo jest po prostu do naszego stylu idealna, jest boisko równe, piłka nie skacze, więc dla nas to jest na pewno duży pozytyw i argument do tego, aby pokazać to, co mamy najlepsze. Trener Kaczmary był asystentem trenera Kosty, był odpowiedzialny za stałe fragmenty gry. Bardzo dobrze wspominam współpracę z trenerem Kaczmarkiem i życzę jak najbardziej sukcesu. No my jesteśmy Pogoń Szczecin, on jest teraz Legia Gdańsk, także my traktujemy to jak każdy następny mecz. Tutaj nie ma innej opcji, żebyśmy to jakoś inaczej potraktowali. My chcemy wygrać, gramy u siebie, więc zrobimy wszystko, aby te punkty zostały w Szczecinie. Tak, była to bardzo dobra ta nasza pierwsza połowa, natomiast myślę, że cały mecz był fajny dla oka. Szkoda, że tych sytuacji, które mieliśmy, nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w większości, tylko zdobyliśmy 2 gole, natomiast te 2 gole dały nam zwycięstwo i z tego trzeba też się cieszyć. Ja cieszę się z postawy zespołu, z tego jak się zaprezentowaliśmy. Fajnie, że ta forma jako całego zespołu rośnie i oby tylko tak zostało. Taka taktyka jest na każdego przeciwnika. My jesteśmy zespołem, który lubi dominować, który ma do tego odpowiednich zawodników, więc kim byśmy nie grali, to zawsze chcemy gdzieś ten swój styl narzucić. Chcemy po prostu wygrywać każdy mecz i tutaj w Szczecinie czujemy się naprawdę pewnie. Ale też zdajemy sobie sprawę, że przyjeżdżają do nas ciężki kaliber przeciwników i czy Lechia Gdańsk, czy Śląsk Wrocław, to są na pewno dobre drużyny i podchodzimy do wszystkiego z chłodną głową, pokornie, ale gdzieś znamy swoją wartość. Tyle Sebastian Kowalczyk. Kto następny? Rafał Kurzawa, asystent przy bramce Luki Zachowicza. Zawsze chcemy tutaj przed własną publicznością, no i nie tylko przed własną, ale też na wyjazdach, grać najlepiej jak potrafimy, i cieszymy się z tego, że dzisiaj wygraliśmy 2-1, no i myślę, że kibice są zadowoleni z naszej postawy. Myślę, że najważniejsze zawsze jest dobro drużyny i kto strzela, kto asystuje, to dla mnie mniej ważne. Ja się cieszę, że 3 punkty dzisiaj zostają w Szczecinie. Tyle Rafał Kurzawa i na koniec na deser Kuchy King, czyli Michał Kucharczyk. Z mojej perspektywy, nie wiem, 65 chyba minuty, 70, rzeczywiście byliśmy zespołem lepszym, przeważającym, stworzyliśmy sobie dużo więcej dogodnych okazji, po której mogliśmy zdobyć bramkę. Jednak ten wynik był niekorzystny dla nas, 1-1, patrząc przez pryzmat meczu, ale tam Kamil strzelił bramkę mną, tak naprawdę trafił mnie w głowę i wygraliśmy 2-1. Stworzyliśmy sobie bardzo dużo okazji w tym spotkaniu i tak jak tutaj pan wspomniał, ta nasza skuteczność, mogło się dzisiaj dużo więcej bramek posypać, jednak strzeliśmy 2, na szczęście strzeliśmy 2, które dają nam kolejne 3 punkty, bardzo ważne 3 punkty, jeśli chodzi o tabelę. Po meczu z Rakowem troszeczkę szkoda, że ta przerwa teraz nam się przytrafiła, ale tak jak dodałem, trenerzy wiedzą, jak nas dobrze przygotować do kolejnych spotkań i rzeczywiście to było dzisiaj widać na boisku, że ja wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, intensywność nasza i gra, pomysł na grę, jaki mieliśmy w dzisiejszym spotkaniu, przyniósł korzystny rezultat. Czy z tego co wiem, to trener mi powiedział, że moja decyzja była słuszna, że oddałem strzał, bo tam nie było jeszcze wtedy człowieka, kiedy oddawałem strzał.
ale rzeczywiście tutaj śmiem twierdzić, że powinienem w obu sytuacjach w końcu zachować się lepiej i zamknąć ten mecz. Z względu na to, że trener później mi po meczu powiedział, że obejrzał tę sytuację i powiedział mi, że podjąłem dobre decyzje, ale wiadomo, że wykonanie powinno być w moim przypadku dużo lepsze. Wspomniałem tutaj, jeśli może to śmiesznie zabrzmi, ale wspomniałem prezesowi kiedyś na spotkaniu, że tutaj gra się nam najlepiej, mamy najlepszą murawę w Polsce. Jakby prezes mógł też zasiać taką trawę albo tych samych greenkeeperów na inne stadiony, to byśmy grali na każdym stadionie tak jak i u nas. A niestety nie da się tego tak zrobić. Tutaj rzeczywiście mamy przepiękne boisko. Ludzie, którzy o to dbają, robią kapitalną robotę, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko odpłacać się taką grą i rezultatami, jakie tutaj mamy przy Twardowskiego. Znaczy ja też uważam, że nie mają czego żałować ogólnie przychodząc tutaj na stadion. Wiadomo, czasami gramy słabszy mecz, ale te mecze też trzeba przepychać. Mamy przykład z Piastem Gliwice, gdzie wygraliśmy 1-0, więc to też jest sztuka przepchnąć takie spotkanie, bo mistrzostwa nie zdobywa się tylko pięknymi meczami, ale też tymi właśnie trudniejszymi, więc tak samo nie z górą, a z dołem tabeli, więc cieszmy się, że na razie nasza sytuacja w tabeli jest jaka jest. Wiadomo, jeszcze 4 mecze w tym roku przed nami i chcemy te 4 mecze zakończyć zwycięstwami, aby spokojnie móc udać się na przerwę zimową. Te decyzje należą do trenera, a my jesteśmy od tego, aby te decyzje wypełniać. I najwidoczniej trener podjął taką decyzję, że dzisiaj ja usiądę na ławce i wejdę ja jako zmiennik Luki. Przyniosło to rezultat. Trener wiedział, co robi. Cieszmy się wszyscy tymi 3 punktami, bo to będą bardzo ważne punkty w końcowym rozrachunku. Sporo radości i zadowolenia w głosach piłkarzy Pogoni Szczecin. Kilku ważnych zawodników wypowiedziało się do naszego mikrofonu, a sprawdzimy za chwilę, jak wypadli w głosowaniu kibiców i ocenianiu kibiców i wybierzemy super piłkarza meczu Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Super piłkarz meczu. No to czas poznać statystyki związane z wyborem super piłkarza meczu ze Śląska Wrocław. Zwycięstwo Pogoni, do tego podparte dobrą grą, więc myślę sobie, że tych ankiet może być dużo. 3748, także wynik robiący wrażenie. Tak jest. I jak wygląda pierwsza piątka? Na początek miejsce piąte. Michał Kucharczyk, 746. Czyli człowiek, który nam się dzisiaj przed chwilą wypowiadał. Miejsce czwarte? Damian Dąbrowski, 755. To z kolei piłkarz, pod którego wrażeniem gry jest Daniel Trzepacz, pierwsza trójeczka. Kamil Grosicki, 7,66. Świetna zmiana. Miejsce drugie? Kacper Kozłowski, 7,74. I miejsce pierwsze? Łukasz Zachowicz, 8,37. O proszę, kolejne zwycięstwo Łuki Zachowicza. Gratulujemy bardzo serdecznie, a już za chwilę porozmawiamy o szczecińskim budżecie obywatelskim. Zostańcie z nami. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM. Dziś o godzinie 9 rozpoczęło się głosowanie w najnowszej edycji szczecińskiego budżetu obywatelskiego. No i teraz właśnie o SBO rozmawiać będziemy z Danielem, ponieważ Daniel został liderem projektu. Szacuneczek. Dziękuję bardzo. Tak naprawdę nad projektem, który zgłosiliśmy do szczecińskiego budżetu obywatelskiego pracuje kilkanaście osób, ale no tym razem w tym roku to mi przypadła taka rola lidera, bo trzeba było kogoś na listę tak naprawdę wpisać, ale padło na ciebie. O tym. Tak, padło na mnie. Pamiętajmy o tym, że to nie jest wyłącznie praca Daniela Trzepacza, a naprawdę grupy kilkunastu osób. Jak było rok temu, przypomnijmy sobie, wtedy zwyciężyliście z projektem budowy pomnika Floriana Krygiera na stadionie Pogoni. Jak zaawansowane są prace na stadionie, wiemy, a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pomnik? Tutaj wszystko też przebiega zgodnie z harmonogramem, który sobie założyliśmy z Urzędem Miasta po wygranej. No tak naprawdę jesteśmy zmuszeni poczekać do momentu oddania stadionu, gdyż pomnik Floriana Krygiera będzie znajdował się na promenadzie prowadzącej na stadion od strony ulicy Twardowskiego. Będzie w takim fajnym miejscu, bo będzie na uboczu tej promenady. Będzie możliwość podejść, zrobić sobie tam zdjęcie. No plan jest naprawdę ciekawy i mam nadzieję, że mocno zadowoli kibiców, ale nie tylko kibiców, ale i mieszkańców Szczecina. Bo mocno zależy na tym, aby tę społeczność kibicowską budować właśnie poprzez tego typu akcje. Rok temu nam się udało. Blisko 12 tysięcy głosów udało nam się zebrać. Wyprzedziliśmy drugi z projektów Kurs na Północ od trochę ponad 1000 głosów. W tym roku rywalizacja na pewno też będzie zacięta, bo znów kibice rywalizują, powiedzmy sobie to, z Północą Szczecina, która ponowiła swój projekt, poszerzyła go. No i jestem bardzo ciekaw, jak nam to wyjdzie, czy uda nam się znów zmobilizować tak dużą grupę kibiców Pogoni Szczecin do tego, aby oddać głosy na ten nasz
projekt wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecin. No właśnie, w tym roku mieszkańcy naszego miasta mogą wybierać spośród 114 projektów. One znajdują się na liście do głosowania i są to 23 ogólnomiejskie, 91 lokalnych. No i powiedz dwa słowa teraz na temat tego projektu, o którym dzisiaj tyle opowiadamy. Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin, ta nazwa nie oddaje w pełni tego, co chcemy tak naprawdę zaoferować mieszkańcom Szczecina, bo projekt ten składa się z trzech części, w którym przenikają się część świata wirtualnego z tym światem realnym. I myślę, że takiego projektu wcześniej w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego nie było. Co mam dokładnie na myśli? Zacznę może od początku. Pierwsza część, czyli Wirtualne Muzeum Pogoni Szczecin, to platforma internetowa, która miałaby zostać zbudowana, miałyby się tam znaleźć informacje o najważniejszych osobach z życia klubu, z ponad 70-letniej jego historii, o największych sukcesach, ciekawostki i tego typu rzeczy miałyby się tam właśnie znaleźć, miałoby to współgrać z muzeum, które też będzie powstawało na Stadionie Pogoni Szczecin w jakiejś tam formie, która cały czas jest uzgadniana przez klub z kibicami i miałoby to w jakiś sposób być połączone, miałyby być te naczynia połączone. Druga część tego projektu to wielkoformatowe murale, które miałyby się pojawić w mieście. Miałoby być ich 5. Na stronie SBO zaznaczone są dokładne lokalizacje. Są tam tak dla nas bardzo prestiżowe miejsca, jak ulica Kolumba i cały mur znajdujący się przy torach kolejowych, a druga lokalizacja też z tych takich stricte prestiżowych to na ulicy Floriana Krygiera, gdzie mamy wiszące rondo niedaleko centrów handlowych, pod nim jest taka bardzo duża ściana i myślę, że no tutaj wszyscy zdają sobie sprawę, co byśmy chcieli tam namalować, a w zasadzie kogo i pokazać miastu. Na wszystkich tych muralach miałyby się znaleźć kody QR, czyli odnośniki, które przynosiłyby nas właśnie do tego wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecin, gdzie można byłoby znaleźć więcej informacji na temat tych rzeczy namalowanych na tych wielkoformatowych muralach. Trzecia część naszego projektu to orliki, które znajdują się w Szczecinie. Jest ich dokładnie 21. Formalnie nie mogą one nazywać się na przykład boiskiem imienia kogoś tam, ale możemy nadać im patronów. Czyli na tych orlikach pojawiłyby się także tablice pamiątkowe wspominające ważne osoby w historii Pogoni Szczecin i tam także znajdowałyby się kody QR, które przenosiłyby nas do wirtualnego muzeum, a myślę, że fajnie byłoby upamiętnić takie osoby jak Włodzimierz Obst, jak Marian Kielec, jak Marek Leśniak i fajnie byłoby umówić się ze znajomymi, aby odbyć jakąś gierkę na przykład na boisku Leśniaka. No dobra, to teraz dwa słowa na temat tego, kto może głosować i w jaki sposób można głosować i gdzie znajdziemy więcej informacji na temat nie tylko tego naszego projektu portowców, ale także innych projektów. Należy wejść na stronę SBO Szczecin i tam znajdziemy wszystkie informacje niezbędne na temat wszystkich projektów. Ja oczywiście zachęcam do tego, aby dwa swoje głosy, bo każdy mieszkaniec miasta może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie, oddać właśnie na projekt wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecin. Kto może głosować? Może głosować każdy mieszkaniec Szczecina bez względu na wiek, co jest ważne. Może głosować osoba pełnoletnia, może głosować osoba niepełnoletnia, może głosować noworodek, tak naprawdę oddać swoje głosy. Oczywiście po oświadczeniu rodzica, że wyraża na to zgodę. Oddajemy głosy właśnie na stronie SBO Szczecin. Może głosować każdy mieszkaniec Szczecina, nie tylko ten zameldowany, ale także osoba, która mieszka po prostu w Szczecinie, wynajmuje mieszkanie. Oświadcza ona tylko, że jest mieszkańcem Szczecina, podaje adres, pod jakim zamieszkuje, pod jakim przebywa i to jest wszystko. I wtedy może oddawać swoje głosy na wybrane projekty. No ja mam nadzieję, że najczęściej wybieranym będzie ten projekt numer 13 Wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecin. Szczęśliwa trzynastka. Głosować można do 7 grudnia do godziny 9, to na koniec masz 15-20 sekund na to, żeby zachęcić słuchaczy Radia Super FM i czytelników portalu pogońsport.net.pl do dzieła, do roboty. Myślę, że zachęcać specjalnie nie trzeba. Jesteśmy dużą społecznością, pokazaliśmy to rok temu, że możemy decydować o tym, co dzieje się w mieście i jak to miasto wygląda. Dlaczego mielibyśmy tego miasta nie udekorować w kolejne granatowo-bordowe barwy, abyśmy jeszcze bardziej przywiązywali się do tego klubu, do tego miasta i łączyli nie tylko samych ludzi, ale ich całe pokolenia. Dobra, Danielu, dziękuję Ci serdecznie, ale zostań jeszcze z nami, bo już za chwilę będzie trzeba porozmawiać o meczu z Lechiem Gdańsk. Czekam. Pogoń FM. W drodze do Europy w radiu Super FM. Super FM.
Zanim porozmawiamy o nadchodzącym meczu z Lechią Gdańsk, warto dwa słowa powiedzieć na temat innych wyników tej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy, no bo rywale zagrali dla nas. Bardzo dobra kolejka. Tak naprawdę, gdyby Lech Poznań nie wygrał swojego meczu z Piastem Gliwice, byłoby to 100% takich pozytywnych dla Pogoni na chwilę obecną wyników. Lechia Gdańsk zremisowała 3-3 ze Stalą Mielec, do tego Krakowia pokonała Raków, co powoduje, że w tabeli piłkarskiej PKO Ekstraklasy prowadzi Lech 32 punkty, Lechia punktów 30, Pogoń 29, Raków 26 i piąty już jest Radomiak mający 25 punktów na koncie. Raków ma jedno spotkanie rozegrane mniej, a my teraz właśnie gramy z Lechią Gdańsk. Trudno tą Lechię jak na razie oceniać, czy to już jest praca trenera Kaczmarka, czy może jeszcze trenera Stokowca. Myślę sobie, że praca trenera Kaczmarka będzie widoczna dopiero po przerwie tej zimowej, co jednak nie zmienia faktu, że Lechia wyrasta do grona kandydata bądź kandydatów do tytułu mistrzowskiego. Będzie to bardzo ciekawy mecz. Myślę, że hit tej kolejki, bo zagrają ze sobą drużyny zajmujące miejsca 2 i 3. Jeśli chodzi o Lechię, ma ona w swojej kadrze bardzo jakościowych piłkarzy. Myślę, że to, co zrobił trener Kaczmarek po odejściu z Pogoni Szczecin i przejściu do Lechii, to wykrzesanie takich indywidualnych możliwości z tych piłkarzy, bo zanim trafił tam, był asystent trenera Runiajcza, nie słyszeliśmy o takich piłkarzach jak Taracino. Znaczy, oczywiście ci, którzy żyją ligą, słyszeli, ale ten więcej chłopak... Więcej o jego bracie. Tak, zdecydowanie. Ale ten chłopak robi różnicę dla Lechii w ostatnich meczach, strzela sporo goli. Marco Pajszon wypowiedział się zaraz po zatrudnieniu Tomasza Kaczmarka, że on na takiego trenera czekał od lat. Takiego, który na każdym treningu wprowadza piłkę, a nie było to wcześniej taką normalnością w Gdańsku. Od momentu zatrudnienia trenera Kaczmarka Lechia jeszcze nie przegrała i myślę, że ten mecz będzie miał takie dodatkowe smaczki właśnie poprzez tę współpracę przez ponad rok trenera Runiajcza z trenerem Kaczmarkiem. Sporo na ten temat naczytamy się zapewne w mediach przed meczem. Będą też pytania na przedmeczowych konferencjach prasowych. A jaki będzie wynik końcowy? No ja jestem bardzo ciekaw. Trener Runiajcz ma okazję być pierwszym, który pokona trenera Kaczmarka na ławce trenerskiej Lechii. Mecz w sobotę o 17:30. Ja niestety na tym spotkaniu nie będę, bardzo żałuję, ale liczę, że mi wszystko opowiesz, jak wrócę ze swoich wojaży. Jeszcze dwa pytania kontrolne, o które prosili mnie moi koledzy. Po pierwsze, co z nową umową dla trenera Kosty? Czy coś wiadomo? Po drugie, co z umową dla Benedykta Cecha? Czy coś wiadomo? Do mnie nic na ten moment nowego nie dociera na temat tych kontraktów. Jeśli chodzi o trenera Runiajcza... Czasu trochę jest. Jeśli chodzi o trenera Runiajcza, wiadomo, było tak też przy poprzednich przedłużeniach umowy. Czekamy do zimy i w trakcie przerwy zimowej, czy też w trakcie okresu przygotowawczego zapewne strony, czyli zarząd klubu i sam trener usiądą do stołu, porozmawiają, zobaczą, czy jest opcja dalszej współpracy i czy ma ona dalej sens. Ja oczywiście życzyłbym sobie takiego rozwiązania, ale jak będzie, zobaczymy. Jeśli chodzi o Benedykta Cecha... Będzie mistrzostwo, będzie nowy stadion, prawda? Dokładnie. I chciałbym, żebyśmy tego wszystkiego dożyli z trenerem Runiajczym u steru. A jeśli chodzi o Benedykta Cecha, pierwsze informacje, jakie otrzymałem swego czasu, były bardzo pozytywne, że Benedykt Cech jest w zasadzie o krok od podpisania takiej umowy nowej z Pogonią Szczecin. Tydzień czy dwa tygodnie później z innego źródła dostałem informację, że jednak wcale tak blisko nie jest, ze strony oczywiście rozmawiają, no ale Benedykt Cech przez ten czas, który spędził w Polsce, wyrobił sobie odpowiednią markę i interesują się też nim inne kluby. No on tutaj w tej chwili rozdaje karty i zarząd klubu, jeżeli chce zatrzymać go, a myślę, że chce i powinien, to powinien go przepłacić, nadpłacić, zrobić wszystko, żeby ten piłkarz został tutaj, bo szkoda szukać kogoś nowego, gdy mamy sprawdzonego, dobrego, bardzo dobrego piłkarza na tak newralgicznej pozycji, jaką jest środek obrony. Więcej możemy stracić, zatrudniając kogoś tańszego, ale nie mając pewności, że on będzie dorównywał poziomem Cechowi. Tyle od nas na dziś. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Głosujemy na SBO, idziemy na Lechię, no i spotykamy się w kolejny wtorek w audycji Pogoń FM w drodze do Europy. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet. Dziękuję, dobranoc. I Sebastian Roszkowski, Radio Super FM. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Super FM i Pogoń Sportnet.pl z dumą zapraszają na program Pogoń FM w drodze do Europy. W każdy wtorek po 19 na antenie Radia Super FM. Ciekawi goście, wspomnienia i analizy. Zapraszają Daniel Trzepacz i Sebastian Roszkowski.